Ustawa o dopłatach do węgla, podobnie jak wcześniejsza, jest wprowadzana w dużym pośpiechu. Czas jest istotny, ponieważ do pierwszych chłodniejszych dni zostało dwa, trzy miesiące. To musi generować problemy. Rząd, wycofując się ze starych zapisów dotyczących ceny regulowanej węgla, przyznał, po pierwsze, że jest problem, a po drugie, że pierwotne propozycje były niewłaściwie przygotowane. Obiecano każdemu węgiel po tysiąc złotych, którego nie ma w wystarczającej ilości. Cieszy natomiast to, że po tylu miesiącach, wreszcie sprawa nabrała właściwej rangi. Miejmy nadzieję, że zapowiadane działania dotyczące importu, przepustowości portów i logistyki okażą się skuteczne. Mamy plan, mamy strategię i jesienią i zimą nie zabraknie węgla z całą pewnością. Nowa ustawa uchyla stare zapisy. O importowanym węglu za tysiąc złotych możemy więc zapomnieć. Część osób się cieszy z nowych propozycji, uznając je za korzystniejsze. Ci którzy mają pełne kotłownie mogą mieć powody do zadowolenia. Pozostali niestety już nie. W tej chwili nowa propozycja brzmi następująco, dostajesz 3000 zł i rać sobie sam. Nikt już nie gwarantuje, że węgla wystarczy. Dosypanie na rynek 11,5 miliarda złotych, celem zakupu opału, jeszcze bardziej wywinduje ceny. Już jest znacznie drożej niż tydzień temu, a to może być dopiero początek. Czym bliżej sezonu grzewczego i czym gorzej rząd będzie radził sobie z importem, tym ceny będą wyższe. Górnego limitu nie ma. Tani węgiel nadal będzie dostępny w polskich spółkach węglowych, co tylko spotęguje presję, aby go zdobyć. Każdy będzie chciał dostać 3000 zł i kupić węgiel za 1000 zł w PGG czy tauronie. Aby otrzymać dodatek, należy mieć odpowiedni wpis w deklaracji CEEB. Upraszczając, głównym źródłem ogrzewania ma być kocioł na węgiel, kominek, koza i tym podobne. Już teraz pojawiają się osoby chcące zmienić deklarację. Ktoś, kto ma pompę ciepła i na przykład kominek, może dojść do wniosku, że w tym roku swój dom będzie ogrzewał kominkiem. Całkiem przypadkowo pompa uległa awarii. To oczywiście tylko przykład. Kreatywność Polaków jest ogromna. Nie bardzo wiadomo jak, kto i za co ma kontrolować poprawność deklaracji. Ustawa mówi, że odpowiedzialność za weryfikację wniosków spadnie na wójta, burmistrza, prezydenta miasta lub osoby przez nie wskazane. Obstawiam, że zapanuje bałagan i chaos w tym zakresie. Ustawa, jak wiemy, ma pomóc tylko osobom, które ogrzewają dom węglem. Pelet, gaz, prąd, olej i tym podobne nie są uwzględnione. Wiele osób poczuje się oszukanych. Część zrezygnuje z wymiany kotła. W starych propozycjach jasno wskazano, że pomocą będą objęte również spółdzielnie mieszkaniowe. Na każdy lokal miało przypaść 3 tony węgla po 1000 złotych. Teraz mowa jest o kredytach dla przedsiębiorstw energetycznych, których działalność jest w całości lub w przeważającej części związana z wytwarzaniem ciepła. Na dopłaty zostało przeznaczonych 11,5 miliarda złotych. To bardzo dużo. Niemniej pozostawiono zapis, który zmniejsza dopłaty, jeśli kwota zostanie wykorzystana w 95%. Ustawa przeszła już przez Sejm, ale mogą zostać jeszcze wprowadzone poprawki. Zachęcam do subskrybowania kanału i zaznaczenia dzwonka, aby być na bieżąco. Dziękuję i pozdrawiam.